Q jak Quito, Queensland albo Quebec, A jak Andrychów, Augustów, Argentyna. Czyli pora na pierwsze Q&A na tym kanale. Zapraszam. Czy Gorce można zaliczyć do Podhala? Czy drzewa robią wiatr? Wygrasz bon na $1 000 000, dokąd jedziesz? Najdziwniejsze granice w Google Maps. Z jakim znanym geografem chcesz się spotkać? Co sądzisz o budowie dróg szybkiego ruchu? Kilka słów na temat mojej rodzinnej krainy. I tak dalej, i tak dalej. No dobra. Zaczynamy. Dziwne granice w Google Maps. Czy to błąd aplikacji, czy ktoś miał fantazję w ich wyznaczaniu? Haha. Przykłady Węgry, Chorwacja, okolice miast Belawar albo Mołdawia, Ukraina. Wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Faktycznie ostatnio przygotowując odcinek o Mołdawii znalazłem bardzo ciekawą rzecz, otóż Mołdawia. Dowiecie się więcej szczegółów w odcinku, ale na przykład ma granicę z Rumunii opartą całkowicie na rzece, to rzeka Dniestr. Ma granicę z Ukrainą całkowicie opartą prawie na rzece i ona oczywiście meandruje, w związku z czym jakby wydłużyć tą granicę, no to byłaby wielokrotnie dłuższa niż to, co widzimy na mapie przy zobrazowaniu, przy skali takiej bardziej total. No ale najlepiej taką mapę, taką granicę sobie spróbować obliczyć, na przykład kładąc nitkę, jak komuś się chce, mokrą, zwilżoną. Te ciekawostki na mapie to nie jest absolutnie jakaś fantazja wytyczającego, wręcz przeciwnie, wytyczający granice częściej mieli fantazję, robiąc kreski proste od linijki. W tym przypadku odpowiedź tkwi w rzekach meandrujących, w rzekach, które dokonują kaptażu swoich meandrów, więc gdy już się znudzi jakiejś rzece meander i znajduje krótszą drogę przez kaptaż, to bardzo często ta łopata, która kiedyś była łopatą, a teraz jest terenem po drugiej stronie, przypada temu krajowi, który wcześniej nie posiadał tego brzegu. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem. I właśnie granica serbsko-chorwacka tam w przypadku rzeki Sawy, ale również na przykład w Dolinie Dunaju jest mnóstwo takich sytuacji, jest dobrym tego przykładem. Dlaczego w Polsce nie ma dużych miast? Dysponując nieomalże 40-milionową populacją, mała poprawka, tak naprawdę 38 już, mamy zaledwie jedno ponad milionowe miasto. No cóż, pytanie jest bardzo ciekawe. Może zacznę od tego, że oczywiście nie znam odpowiedzi, dlatego że geografia osadnicza to jest mnóstwo różnych wątków historycznych, społecznych, które no, nie da się w tak krótkiej tezie wyodrębnić i przygotować. Natomiast zacznę od tego, że moim zdaniem jest to zaleta, to jest plus, że jesteśmy krajem, który ma dużo miast niemałych, takiej średniej wielkości, o charakterze metropolitalnym, właśnie dzięki temu, że nie mamy jednego na przykład miasta wielomilionowego, który w ostatecznym rozrachunku scala na przykład 20-30% ludności danego kraju. Przykładem są Węgry, jest Łotwa na przykład. Bardzo często to nawet sięga połowy. My mamy tę sieć osadniczą w miarę taką osadzoną równomiernie, bo zobaczmy, na południowym wschodzie mamy Wrocław, na północnym zachodzie mamy Poznań. Na północnym wschodzie mamy, powiedzmy, Warszawa się tutaj zalicza. Na południowym wschodzie Kraków, w środku Łódź. To wszystko są aglomeracje prawie milionowe, a miasta ponad półmilionowe, zgadza się? No, takim dobrym przykładem takiego kraju jest też Hiszpania, jest Francja, są Niemcy. Natomiast dlaczego nie mamy miast kilkumilionowych? No, wydaje mi się, że następstwa dziejów, zwłaszcza pierwsza i druga wojna światowa, udaremniły dwóm lub trzem miastom w Polsce posiadanie statusu ponadmilionowego. Myślę, że w tym tempie, jaki rozwijał się Wrocław, ale jako Breslau, czyli na terenach wcześniej niemieckich, to miasto mogłoby być ponadmilionowym, ale oczywiście coś za coś, skoro nie jest na terenie tamtego państwa, gdzie wzrastał, jest na terenie Polski.
Druga rzecz to historia Lwowa, który to Lwów z kolei też myślę, że mógł w tamtym tempie, gdyby na przykład była ciągłość historyczna, osiągnąć 1 000 000 mieszkańców. Ewentualnie zaliczyłbym tutaj Łódź, która bardzo dynamicznie się rozwijała, była jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast Europy. Coś po drodze stało się nie tak, to tym również oczywiście była II wojna światowa, natomiast potem Łódź miała taki drugi pik w czasach PRL-u, ale w momencie, kiedy już prawie się zbliżała do tych tam 900-800 tysięcy, nastąpiły jednak zmiany społeczne, trochę załamał się przyrost naturalny, duża emigracja z Polski i już nigdy raczej Łódź tym miastem milionowym nie będzie. Czy jesteś w stanie wymienić wszystkie państwa, flagi, stolice świata z pamięci? Ja nieskromnie pochwalę się, że w przypadku państw i flag osiągam 100%, gratuluję, ale przy stolicach niestety utknąłem na 85%. Śmiesznie to zabrzmi, ale jakbym się cofnął do czasów, gdy miałem 7-8 lat, to na pewno wszystkie flagi i wszystkie stolice bym mógł wymienić. Taki paradoks. Teraz też wydaje mi się, że około 85% w tym przypadku mógłbym sobie oszacować, ale nie wiem, dawno nie sprawdzałem. Natomiast państwa, wydaje mi się, że dałbym radę wszystkie wymienić. Czy jesteś w stanie rozpoznać globus rocznikowo, kiedy powstał? Doprecyzowałem, o co chodziło autorowi. Chodziło o rozszyfrowanie rocznika globusa poprzez funkcjonowanie lub niefunkcjonowanie pewnych granic i nazw geograficznych. Nie spotkałem się z czymś takim, ale podrążyłem temat i faktycznie jest taka grupa ludzi, która potrafi im dalej w las, czyli im głębiej, tym bardziej precyzyjnie określić na przykład rok, nie wiem, 1894, 1922. Wydaje mi się, że w czasach powojennych, po 1945 roku, byłbym w stanie spróbować się w coś takiego pobawić i mógłbym sobie poradzić, tylko że niestety miałem zawsze problem z datami. I jak wiemy na przykład, kiedy, nie wiem, Sudan Południowy wyodrębnił się od Sudanu, albo kiedy Erytrea się wyodrębniła od Etiopii, bardzo dobrze potrzeba znać rok. Bo jeśli nie będziecie wiedzieć, kiedy dany kraj przestał istnieć, albo się podzielił, albo wyodrębnił się jakiś nowy, no to będzie ciężko wstrzelić na przykład pomiędzy dwie zmiany geograficzne, a część globusów też nie nadąża, na przykład nie nadążają ze zmianami nazw miast, tak jak to miało miejsce w Indiach całkiem niedawno, czy na Ukrainie, czy w Ukrainie. Z kim ze znanych geografów Polski lub świata chciałbyś się spotkać i co byś mu powiedział? Myślę, że z Aleksandrem von Humboldtem, ponieważ on łączył geografię z taką bardzo przyjemną eksploracją nowinek ze świata przyrody i funkcjonowania tego świata. I to jest jeden z moich po prostu ulubionych geografów, ale też jednocześnie podróżnik, który łączył wiedzę w praktyce. Czy Korsyka jest de facto oderwanym od lądu kawałkiem Alp? Pytanie jest nieco dziwnie zadane, natomiast domyślam się, że chodzi o pewne struktury geologiczne w czasie fałdowania alpejskiego, no bo jak wiemy, Półwysep Apeniński, który napierał, czy ta struktura, tak, która tworzy obecnie Półwysep Apeniński, napierała i w ten sposób wypiętrzyły się Alpy. I jakby patrzeć na ten łuk, właściwie trzeba by było na niego zerkać od Słowenii, od Alp Julijskich aż po Lazurowe Wybrzeże, to faktycznie Korsyka trochę się wpisuje w ten system. No to jest trochę takich przykładów na świecie, ale w przypadku Korsyki, jak zerkniemy na ukształtowanie szelfu kontynentalnego, tam Morza Tyreńskiego, pogranicza Morza Tyreńskiego z Zatoką Lwią bodaj, to zobaczymy, że tam nie ma jednak takiej ciągłości górotwórczej, chyba. Z tego co pamiętam, takie moje wycieczki po Google Maps, tak jest. Już bliżej jest Korsyce oczywiście do Sardynii, jako pewna struktura tektoniczna, geologiczna. Tam pomiędzy Korsyką a na przykład Niceą czy Monako jednak jest zbyt głęboko, żeby tak wprost powiedzieć, że to jest przedłużenie Alp. Dlaczego kraje afrykańskie po dekolonizacji trwale przywiązały się do granic ustalonych przez kolonizatorów,
a nie zostały podjęte żadne próby wymiany terytoriów, na przykład w taki sposób, żeby jedno plemię żyło na terenie jednego państwa, a drugie plemię na terenie drugiego państwa, a nie były porozdzielane często w połowie. Pierwsza część tego pytania jest bardzo zasadna, w drugiej części tego pytania jest teza nie do końca prawdziwa, bo nie jest tak zawsze, że każde plemię afrykańskie jest podzielone granicami. Zdarzają się takie plemiona, czy takie ludy pierwotne, które zamieszkiwały ten teren, że żyją jednak w obrębie jednego kraju, na przykład w RPA, w Tanzanii niekoniecznie, bo tu jest rzeczywiście Masajowie żyją i w Tanzanii, i w Kenii. Ale ta pierwsza część pytania jest bardzo ciekawa, ponieważ jak ktoś pamięta lub nie pamięta, to mogło być raczej na historii niż geografii. Faktycznie większość krajów, które należy do pasa Sahelu, większość krajów, które należą do pasa Magrebu, większość krajów, które leżą na terenie Bliskiego Wschodu, ma jakąś część granic albo większość część granic równe jak od linijki. U nas tak Stalin wyrysował granice Polski z obwodem kaliningradzkim długopisem. Tam oczywiście władze kolonialne, brytyjskie, francuskie, niemieckie, hiszpańskie, portugalskie. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach państwotwórczość tych byłych kolonii była procesem pewnym prekursorskim, to znaczy te państwa powstały po raz pierwszy po dekolonizacji czy w czasie dekolonizacji. Wcześniej na przykład takich struktur państwowych na terenie miejsca, gdzie istniały, nie było. Ciekawostka w ogóle na przykład dotyczy, nie wiem, państwa Ghana. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że nazwa Ghana nie ma nic wspólnego z ziemią, którą kraj Ghana obecnie posiada, ponieważ historycznie, kulturowo Królestwo Wielkiej Gany znajdowało się w dorzeczu rzeki Niger, czyli dzisiejsze Mali. I w drugą stronę, na przykład państwo Benin, to jest dawny Dahomey, ale Benin historycznie i kulturowo leży na terenie Norwegii, chciałem powiedzieć, Nigerii. Często mi się ta Norwegia z Nigerią myli. Ambazonia, to jest akurat przeciw twojej teorii, chce się oddzielić od Kamerunu, ponieważ ciągnie ją ze względu na anglojęzyczność tej prowincji do właśnie tej części Nigerii, która też kiedyś była nazywana Kamerunami. To jest w ogóle do wyjaśnienia. Myślę, że niebawem wrzucę taki odcinek o nazwach geograficznych Afryki Zachodniej. Natomiast w przypadku granic bardzo prostych od linijki, jak w Libii, Egipcie, Sudanie, Arabii Saudyjskiej, Syria, to jest ciekawy przykład, często te granice opierają się o tereny niezamieszkałe, pustynne, półpustynne, i tam próba przesunięcia tych granic tak naprawdę kończy się na mało widocznych zmianach, mało jakby namacalnych, tak? Nawet jak teraz fizycznie Libia składa się z trzech części, to wydaje mi się, że ani w tym roku, ani za kilka lat nie będziemy w stanie dokładnie tych granic, tych nowych państwowości wytyczyć. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, że przez dobre 3-4 pokolenia żaden z tych krajów nie chciał zmienić drastycznie swoich terytorialnych jakby okowów. No, w rogu Afryki, jak wiemy, dużo się dzieje pod tym względem. Etiopia trochę zmieniała swoją powierzchnię kosztem Somalii, Ogaden czy wyodrębnienie Etiopii, Erytrei, przepraszam, podzielenie się Sudanu Południowego, oddzielenie od Sudanu Północnego. I Syria, która de facto jest państwem wciśniętym pomiędzy narodowości, które dominują w Iraku, które dominują w południowo-wschodniej Turcji i Iranie, bo wciąż Kurdów jest w tamtych krajach więcej niż po stronie syryjskiej, prawda? Także dlaczego tak nie wiem, dlaczego tak jest, nie wiem, ale próbowałem pociągnąć ten wątek. Budowa dróg versus przyroda. Co uważasz o budowie dróg w pobliżu albo wręcz przecinających cenne przyrodnicze obszary, na przykład planowania S-16 w Warmińsko-Mazurskim?
Pytanie dość zasadne, bo na czasie. Sam się nad tym zastanawiałem niedawno w przypadku nie tylko S16, ale też drogi części Via Baltica. Nawet dwa przypadki tam są, bo jedna musi do granicy chyba za Sokółką musi okrążać Puszczę Knyszyńską i tak się chyba stanie finalnie. A druga nitka, właśnie ta trasa Via Baltica ma biec w kierunku państw bałtyckich, no i nie ma siły, żeby na przykład nie przecięła Biebrzy. I tam dyskusje są dwie. Czy powinna przeciąć Biebrzę gdzieś tam na południe od Augustowa, czy powinna przeciąć Biebrzę na przykład koło Osowca, czy w kierunku chyba na Mońki. No i sam się biłem z myślami i doszedłem do wniosku, że nie znam się aż tak bardzo, od tego są absolwenci ochrony środowiska, biologii, którzy często dominują w tych opracowaniach środowiskowych na temat nowych inwestycji, geografowie są na trzecim, czwartym miejscu. Natomiast tam już na przykład przez ten Osowiec funkcjonuje linia kolejowa, funkcjonuje droga krajowa i puszczenie lub modyfikacja tej drogi krajowej o ekspresówkę, nawet jeśli będzie o jeden pas więcej, jednak powoduje, że ta droga zostanie puszczona przez istniejący już ślad, trakt komunikacyjny. Przyroda też potrafi się w pewien sposób dostosowywać, zwłaszcza na przestrzeni 10, 20, 30 lat, więc ta ingerencja tej inwestycji w mojej opinii byłaby na przykład mniejsza niż puszczenie ekspresówki w zupełnie nowym śladzie, też przez Biebrze, ale na przykład tam gdzieś bardziej w stronę północno-wschodnią, bo to powoduje, że i tutaj będzie korytarz trakcyjny i tam będzie nowy korytarz trakcyjny. Puszczenie drogi przez Wielkie Jeziora Mazurskie, które jest konieczne, bo musi dopełnić pewien strumień komunikacyjny pomiędzy północno-wschodnią Polską a północną Polską. No niestety, jeśli budujemy systemy dróg ekspresowych, to musimy być też konsekwentni w dopełnianiu pewnego ruchu, nie puszczać ruchu gdzieś i kończyć. Może małym wyjątkiem jest ekspresówka w kierunku Nowego Targu i Zakopanego, bo tam ten ruch może się jakby roznieść już po inne, zazwyczaj takie wakacyjno-kurortowe kierunki. Natomiast Mazury nie są głównym czynnikiem puszczenia tej ekspresówki właśnie z Olsztyna i bodaj Mrągowa. Bo jakbyśmy myśleli jakby w tym kierunku, no to faktycznie można by było skończyć gdzieś w okolicach Mikołajek i niech się potem ten ruch rozleje po lokalnych drogach. Natomiast ta droga ma i byłaby jedyną drogą łączącą wszystkie północne aglomeracje, Trójmiasto, Szczecin, nawet Poznań, Bydgoszcz, właśnie z rejonami, z korytarzem komunikacyjnym na państwa bałtyckie. Z punktu widzenia też strategicznego, Przesmyk Suwalski jest tak ważnym miejscem, że zasługuje na przynajmniej dwie drogi, które tam doprowadzają. Więc moja opinia w przypadku takich inwestycji jest raczej pozytywna. Nie bagatelizowałbym oczywiście badań oddziaływania na środowisko, natomiast wolałbym, żeby one powstawały jednak w istniejącym śladzie drogi krajowej, niż żeby były puszczane zupełnie nowymi przestrzeniami. Chciałbym Cię zapytać na temat mojej rodzinnej krainy. Krainy. Administracyjnie jest położona w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, geograficznie na Pojezierzu Pomorskim. Jak uważasz, czy jest to bardziej region geograficznie wielkopolski, czy pomorski, a może kujawski, czy też zmieszany? Pierwsza część pytania znowu bardzo ciekawa, w drugiej jest troszeczkę zawiłości, bo to jest bardzo ważne, abyśmy nie mylili regionów geograficznych, fizyczno-geograficznych, czy według Kondrackiego, czy innych geografów, z regionami historycznymi. Z tymi drugimi jak zwykle jest zawsze największy problem. Bardzo dobrą mapą dysponuje HistMag, często się do niej odnoszę, regionów historyczno-kulturowych. No i w przypadku krainy, historycznie, kulturowo, bez wątpienia ten region dla niezaznajomionych, kraina to jest na przykład Strzelce Krajeńskie, tak? Czyli gdzieś tam na zachód od Bydgoszczy, ale na wschód od Piły. Jest to Wielkopolska, tak? Historycznie, kulturowo, w dużej mierze osadnicy, historia tego regionu jest związana z Wielkopolską. Od północy była ograniczona gęstymi lasami, od wschodu była połączona rolniczym, ale też bardzo podmokłym terenem z Kujawami. Natomiast
fizyczno-geograficznie, jeśli by do Wielkopolski przykleić Pojezierze Wielkopolskie na przykład, to faktycznie jest mało związana z tą Wielkopolską. Jeśli Wielkopolską uznamy za właśnie Pojezierze, za Dolinę Warty, za taki teren nizinny, rolniczy, to ta kraina bardziej tutaj ciąży do bieguna tego terenów polodowcowych, właśnie Pomorza, czy Doliny Toruńsko-Oberswaldzkiej, Pradoliny, przepraszam, więc zależy jak leży. Więc geograficznie i administracyjnie to rzeczywiście pół się należy województwu kujawsko-pomorskiemu, tak bym to powiedział, ale historycznie 75% się należy województwu wielkopolskiemu, czy też Wielkopolsce. Co sądzisz o przekopie Mierzei Wiślanej, zwłaszcza teraz, gdy sam przekop dochodzi do skutku, a emocje związane z tematem trochę już opadły? No faktycznie, to jest temat, gdzie zmieniłem zdanie, nie ma problemu, żeby się przyznać do tego. Jeszcze myślę, że z 2 lata temu byłem przeciwny tej inwestycji raczej, bo widziałem opracowania naukowe i to byli naukowcy niezależni, więc tym bardziej mnie przekonywały, że bardzo niska była zasadność ekonomiczna, ale nie dlatego, że nie potrzebujemy portu w tym miejscu, bo jak najbardziej potrzebujemy. Elbląg jest dużym miastem, które faktycznie mogłoby zostać wpięte jako port do tej sieci chociażby północno-wschodniej Polski dróg. Bardziej chodzi o to, że Mierzeja Wiślana i to, co jest po jej drugiej stronie, czyli Zalew Wiślany i systematycznie doprowadzana masa akumulacyjna przez Nogat, dużą część przecież Delty Wisły, powodowałaby, że tam systematycznie ten tor wodny byłby zamulany. To jest bardzo płytki akwen i tam bardzo dużo nakładów pracy byłoby, więc ta inwestycja finansowa musiałaby się zwrócić tylko i wyłącznie, gdyby ten port w Elblągu był naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze zarabiający, bo tam cały czas byłaby potrzebna praca, pomijając już różnicę w zasoleniu wód i to, że jak wiemy, jak powstają mierzeje i kosy na Bałtyku, cały czas jest transportowany też piasek w kierunku z zachodu na wschód, więc i z drugiej strony, w stronę wylotu na morze byłoby trzeba, no dobra, ale nieważne. Dużo pracy, dużo pieniędzy, natomiast w świetle tego, co się dzieje ostatnio, wydaje mi się, że są inne też aspekty, cenniejsze czasami niż zarobek, dzięki którym po prostu trzeba albo wypada trochę dołożyć pieniędzy od siebie i jak widzimy, nie mielibyśmy żadnych szans, ani Rosja nie miałaby skrupułów, żeby nie współpracować z nami w zakresie pozostałej części Zalewu Wiślanego, czy też wyjścia na morze przez Bałtyk, co i tak nie funkcjonowało, ale no, warto mieć tutaj taką drogę ucieczki, jakiś alternatywny kanał i dodatkowe wyjście w morze z innego portu, na przykład niż Gdynia, Gdańsk, Kołobrzeg, Świnoujście. Nie chcę oczywiście tutaj niczego sugerować, ale w tych dziwnych czasach o jeden dodatkowy port nic nie szkodzi. Myślę, że bardzo dobrze. Czy Gorco można zaliczyć do Podhala? Zważywszy, że mamy na przykład Maków Podhalański. A może nazwa jest w ogóle oderwana od rzeczywistości? Trochę podobne pytanie jak w przypadku Krajny. Gorce to jednostka fizyczno-geograficzna, jest to pasmo górskie. Podhale jest to jednostka etnograficzno-historyczna, region etnograficzny, kulturowy. Kotlina Orawsko-Nowotarska jest określeniem geograficznym i ta kotlina zawiera w sobie między innymi Podhale, ale zawiera też Orawę i Spisz. Więc południowe stoki Gorców, owszem, mogą należeć do historycznego Podhala, północne już raczej nie, natomiast Maków Podhalański to jest nazwa taka, że jakieś tam związki kulturowe tego regionu z samym Podhalem są,
ale jak wiemy, jest to już na przykład pogranicze Beskidu Żywieckiego, czy właśnie Beskidu Makowskiego, więc niekoniecznie. Natomiast zwróćcie uwagę, że na przykład mamy miejscowości z końcówką Podlaski, tam Sokołów Podlaski, Międzyrzec Podlaski. I jak naniesiemy wszystkie te miejscowości z Podlaski na mapę, to nie wszystkie będą leżały na terenie historycznego Podlasia, więc nie zawsze tak jest, ale będą w pewnym sąsiedztwie. Podobnie Wielkopolski, Krajeńskie, Kujawskie, Śląskie, to niektóre chyba śląskie są miejscowości na terenie historycznej Wielkopolski. Albo Małopolskie, też zobaczcie sobie, jakie jest rozbicie tych miejscowości po Polsce. Czy drzewa robią wiatr? Ja wiem, skąd wy są. Nie odpowiadamy na takie pytania. W atlasie szkolnym mojej mamy z lat 60. jest ciekawa mapa. Dotyczy Ameryki Południowej, jej najwyższego szczytu. Okazuje się, że według niej Anco Huma w Boliwii ma wysokość ponad 1014 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższa góra kontynentu. Czy można aż tak się pomylić? Wikipedia też nie pomaga, jest tylko wzmianka, ale nic nie wyjaśniająca. Nie wiem nic na ten temat, ale faktycznie również pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu, i to nie na jednej, ale na wielu mapach, widziałem, że Anco Huma jest najwyższym szczytem Ameryki Południowej i przekraczał 7000 metrów. Można zrobić śledztwo, spróbuję zrobić śledztwo, ja też nie znalazłem na pierwszy rzut oka żadnych poszlak. Natomiast to równie dobrze mogło być po prostu błędne mierzenie szczytu, bardzo błędne, bo to nie jest tak, że jeszcze, nie wiem, 30-40 lat temu człowiek miał tak precyzyjne narzędzia, żeby mógł pomylić się maksymalnie o kilka centymetrów. Owszem, zdarzały się pomyłki o kilkanaście metrów. No ta rzeczywiście jest zastanawiająco duża, bo to jest kilkaset metrów. Ale ustalmy jedno. Na chwilę obecną nie ma wyższego szczytu niż 7000 metrów nad poziomem morza w Ameryce Południowej. A ja sprawdzę, może kiedyś nagram odcinek, dlaczego w tym przypadku tak się ktoś pomylił, a może było więcej takich przypadków. Wygrywasz bon na $1 000 000. Fajnie. Może zadzwonię do RMF-u i masz do rozdysponowania go na cele podróżnicze. Wybierz 5 krajów, miejsc, które chciałbyś odwiedzić i najbardziej dlaczego. No to jak ktoś ogląda nasz drugi kanał, to tam na jednym z Q&A to się często powtarza, to są Stany Zjednoczone, to jest Australia, to jest Nowa Zelandia, to jest od niedawna Kanada i Nepal. Także te kraje brakują nam z takich miejsc z listy marzeń. Ja mam pytanie odnośnie pomiaru długości rzek. W podręcznikach do geografii długość rzeki jest mierzona od ujścia do źródła najdłuższego dopływu. Stąd w tabelkach w podręcznikach długość Mississippi jest z Missouri, Ob z Irtyszem. Dlaczego w takim razie Wisła w tych samych podręcznikach mierzona jest od źródeł Wisły, a nie do źródeł Bugu? Bo mierząc od Nowego Dworu Mazowieckiego, Bug plus dawna Bugonarew są dłuższe od długości Wisły do Barani Góry. A trudne pytanie. Myślę, że odpowiedź tkwi na pewno w hydrologii. Ja bym optował za tym, że odpowiedzi należy szukać jednak w masie przepływu wód i nie zawsze jest tak, że większy, dłuższy, może bardziej dłuższy, tak bym to powiedział, dopływ jest hydrologicznie, nie wiem, silniejszy, mocniejszy, ważniejszy z tego właśnie powodu, że jest długie, bo akurat tak, a nie inny charakter tej rzeki powoduje, że dostarcza dużo mniej wody niż na przykład rzeka ta główna, tak jakbyśmy ją nazwali, ale tutaj też nawet w tym przypadku Wisły jest mała, ciekawa historia, bo Soła, dopływając do Wisły na wysokości Oświęcimia, doprowadza więcej wody niż jeszcze na przykład Wisła w okolicach Koczałkowic czy Tychów bodaj, co oznacza, że nasza główna rzeka Polski mogłaby się nazywać Sołą, no bo wtedy
No, wszystkie argumenty są wytrącone, ale w tym momencie wkracza Przemsza, cała na biało, jest też czarna i doprowadza dość istotną masę wody w okolicach Mysłowic do Wisły. No i wtedy już ta Wisła z połączoną wodą z Przemsz, różnych Przemsz, jest większa, bardziej obfita i znacząca od Soły, więc zostaje Wisła. A co do Bugu, to muszę sprawdzić oczywiście przepływy, no ewentualnie Bugonarew razem tutaj mogłaby trochę namieszać, no ale to jest wąski odcinek i nie ma tak naprawdę tam takiej rzeki jak Bugonarew, to jest tylko takie pojęcie wymyślone, żeby nazwać ten fragment, w którym przecież jednak rzeka Narew, która de facto jest krótsza niż Bug, a jednak później ona przejmuje, prawda? Miano pierwszej rzeki uchodzi koło Modlina do Wisły. Jakie są przeszkody w tym, aby przywrócić transport rzeczny na Wiśle? Gdzieś sobie kiedyś zerkałem na strategię śródlądowych inwestycji w Polsce. Nie wygląda ona zbyt ok, dlatego że jest to trochę rzucanie się z motyką na słońce. Rzeki w Polsce, nawet te duże, po pierwsze mają dość dziki charakter i tu nie mówię o tym, żeby konserwować nasz kraj i robić z niego skansen, wręcz przeciwnie, po prostu odchodzi się w Europie od nadmiernego melierowania i uregulowywania rzek i posiadanie dużej, a jednocześnie w miarę naturalnie wyglądającej rzeki jest wielkim walorem. Kulturowym, turystycznym, przyrodniczym, krajobrazowym i tak dalej, i tak dalej. Nawet no, dużo ładniej to wygląda niż rzeka, która idzie w jakiś jak niczym kanał czy koryto. Natomiast nasze rzeki mają też sporą zmienność przepływów. Są ogromne przepływy w czasach odwilży, czyli marzec, z powodu roztopów, chociaż to też się zmienia. Są spore przepływy w letnich miesiącach deszczowych. Wiemy, że najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec i wtedy też występują często powodzie w Polsce. No i mamy też niżówki, czyli okresy suszy, nie tylko rolniczej, ale właśnie meteorologicznej czy hydrologicznej, kiedy rzeki w Polsce duże, nawet Wisła, po prostu wysychają, pływają jakimiś strugami pomiędzy łachami piasku, więc nie dałoby się, moim zdaniem, sensownie mieć pewność, że poczynione inwestycje rzędu miliardów wręcz złotych w nasze rzeki zagwarantują nam, że będziemy mieć kanały śródlądowe z tych rzek. To nie jest Ren, to nie jest Dunaj, te rzeki są dużo potężniejsze niż Wisła, nawet na wysokości Bydgoszczy. No okej, dolna część Wisły właśnie tam pomiędzy Bydgoszczą a Gdańskiem to już jest potężna rzeka i faktycznie tam te żegludze czy Odra poniżej miejsca, gdzie dochodzi do granicy z Niemcami. Natomiast ja ogólnie jestem przeciwny tym miliardowym inwestycjom w Polsce. Rzeki uważam, że są lepsze pomysły, chociażby rozbudowywanie infrastruktury kolejowej, drogowej również, ale już całkiem dobrze tutaj stoimy, niż ładowanie pieniędzy w tych niepewnych czasach zmian klimatycznych w coś, co nam może wywinąć niezły numer za 20 czy 30 lat. To jest moje zdanie na ten temat. I to by było chyba naprawdę wszystko. A! Czy według Ciebie geografia jako przedmiot w szkole jest dobrze prowadzony? Może masz jakieś propozycje, jakie zmiany wprowadzić, co zmienić? Przede wszystkim bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję wszystkim nauczycielom geografii, przyrody, przedmiotów pokrewnych, którzy filmy z Motyla i Globusa puszczają na lekcjach. Dochodzą do mnie takie słuchy. I tutaj odpowiedź brzmi otwartość. Otwartość nauczycieli na nowinki technologiczne, na wykorzystywanie nowych sposobów prezentacji. Google Maps, Google Earth to są bardzo ciekawe narzędzia, żeby prowadzić lekcje. Nawet jeśli nie możemy wyjść w teren, do czego zawsze zachęcam, żeby przynajmniej raz lub dwa razy w miesiącu lekcja geografii, nie wiem, o krasie, o zjawiskach krasowych, o meandrujących rzekach była. Mamy teraz drony. Drony nie są zbyt drogie. Ja wiem, że
że teraz może rzucam słowa trochę przesadne, ale no część też nauczycieli geografii jest osobami aktywnymi, jeździ, fotografuje, wspina się, wędruje, więc pewnie część z nich ma drony, żeby na przykład pokazać pewne zjawiska z lotu ptaka. Myślę, że dzieciaki też będą bardzo zadowolone, jak na przykład meandrujące rzeki, czy delta śródlądowa, czy jak zarastają jeziora, nie wiem, na Polesiu. Staram się też zawsze zachęcać, żeby częściej były organizowane wycieczki. Ja wiem, że w tych pandemicznych czasach nie było to takie proste i możliwe, ale wycieczki tematyczne, to znaczy wycieczka na przykład, kiedy są lekcje o wulkanach, wycieczka, nie wiem, na Górę Świętej Anny lub na Pogórze Kaczawskie, żeby o pewnych procesach pogadać w terenie, pokazać je. Więc reasumując, uważam, że geografia jako taka jedna z najbardziej obszernych nauk i przydatnych w życiu, jeśli chcemy wiedzieć, co wokół nas jest, jak co działa, jak funkcjonuje, powinna po prostu odbywać się w miarę możliwości, jak najczęściej poza lekcjami w szkole, czyli w terenie. No ale to oczywiście wymaga też dobrej pogody i przygotowania. To by było wszystko. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie zrazicie się taką formą. To był mój pierwszy Q&A na tym kanale, ale pomyślałem sobie, że możemy zaeksperymentować z taką formą. Oczywiście zapraszam Was na kolejne normalne odcinki Motyla i Globusa. Najczęściej będą one publikowane w niedzielę. Od czasu do czasu w środku tygodnia będziemy się spotykać na live'ach z mapami. Najczęściej myślę, że to będzie poniedziałek, wtorek lub środa. Ale zachęcam Was do śledzenia kanału, ponieważ mam w planie już w momencie, kiedy nagrywam ten Q&A, jest trochę materiałów przygotowanych, nową serię na tym kanale, mianowicie o ciekawostkach geograficznych poszczególnych krajów. Do zobaczenia.